Na naszym kanale często pokazujemy Państwu przepisy na najróżniejsze zdrowe soki, które działają korzystnie nie tylko na funkcje naszego organizmu, ale również wpływają pozytywnie na nasze samopoczucie. Czy próbowałeś kiedyś soku z kiwi, pomarańczy, jabłka, papai, ananasa, jarmużu czy szpinaku? To tylko niektóre z opcji, które warto włączyć do swojej codziennej diety i przywyknąć do ich robienia i picia. Jeśli jeszcze nie masz tego nawyku, serdecznie zachęcam do małych, pozytywnych zmian. Dziś jednak porozmawiamy o soku, którego skład może zaskoczyć wszystkich, a jest to sok z ziemniaków. Wszyscy Polacy uwielbiają ziemniaki. Umiemy przyrządzać je na tysiące sposobów: gotowane, pieczone, smażone, w sałatkach, jako placki czy kopytka. Istnieje wiele mitów na temat tego, czy kartofle są odżywcze, ale pewne jest, że mają w sobie duże ilości wody, błonnik i są świetnym źródłem węglowodanów. Oprócz tego ziemniaki zawierają witaminę C, potas, wapń, żelazo, magnez, mangan i cynk. Być może jeszcze tego nie wiesz, ale picie soku z ziemniaków przyniesie Twojemu ciału niesamowite korzyści. Oto niektóre z nich. Działają jako naturalny środek przeciwzapalny. Naturalny sok z surowych ziemniaków ma silne związki przeciwzapalne, dzięki którym jest to naturalny lek, który przyniesie ulgę w bólu mięśni, stawów, ale również jako środek przeciwbólowy na różnego rodzaju bóle. Poprawiają zdrowie układu sercowo-naczyniowego. Sok ziemniaczany poprawi krążenie krwi i reguluje poziom cholesterolu. Jak już wcześniej wspomniałam, zmniejsza również stany zapalne, dzięki czemu nasze serce działa lepiej, zmniejszamy ryzyko zachorowania na przewlekłe choroby, takie jak nadciśnienie czy miażdżyca. Dodaje energii. Witamina B1 zawarta w soku ziemniaczanym, inaczej zwana tiaminą, ułatwia organizmowi rozkładać węglowodany, które później są wykorzystywane jako źródło energii. Poza tym tiamina działa korzystnie na zdrowie oczu, skóry i zębów, a także na system nerwowy. Zwalcza niestrawność. Surowy sok z ziemniaka może skutecznie leczyć niestrawność, zapalenie i wrzody żołądka, wzdęcia, a nawet bardzo trudny w leczeniu refluks żołądkowy. Jeśli cierpisz na tego typu dolegliwości, wypij 2 łyżki soku z ziemniaka po każdym posiłku. To pomoże Ci zmniejszyć uczucie ciężkości oraz pozbyć się nadmiaru soku żołądkowego i stanów zapalnych. Oczyszcza skórę. Nałożenie soku z ziemniaków na skórę może pomóc w leczeniu wielu problemów skórnych, takich jak trądzik, wszelkiego rodzaju plamki i przebarwienia, oparzenia słoneczne i wypryski. Sok z ziemniaka daje uczucie odświeżenia i zmniejszenia podrażnienia. Redukuje wzdęcia. Sok z ziemniaka zapobiega również zatrzymywaniu w organizmie płynów, przez co zmniejsza wzdęcia i ułatwia odchudzanie. Sok ziemniaczany pomaga również w odchudzaniu ze względu na stymulujące związki przeciwutleniające, które pomagają nam wyeliminować złogi i niestrawione części jedzenia zatrzymane w wątrobie, okrężnicy i nerkach, eliminując z organizmu toksyny. Sok z ziemniaków pomaga również zapobiegać przedwczesnemu starzeniu się. Poprawia zdrowie układu odpornościowego. Alkaliczny sok ziemniaczany kontroluje poziom kwasowości we krwi, równoważąc neutralne pH organizmu, zmniejszając ryzyko rozwoju przewlekłych chorób. Dzięki dużej ilości witaminy C, sok ten zmniejsza ryzyko zakażenia wirusowego, przeziębienia i grypy. Niesamowite, prawda? To, co jednak jest najbardziej istotne, to fakt, że bardzo łatwo samodzielnie przygotować sok z ziemniaka. Oto przepis. Do przyrządzenia naturalnego soku z ziemniaka potrzebujesz 3 dojrzałych ziemniaków, ważne, żeby były bez kiełków, a nie oczek. A wszystko dlatego, że niedojrzałe ziemniaki lub te z kiełkami i czarnymi plamami zawierają toksyny. 1 szklanka wody, około 250 ml. Obierz ziemniaki, pokrój je na kawałki i zmiksuj w blenderze z połową szklanki wody. Kiedy mieszanina będzie gładka, podziel ją na 2 części, po pół szklanki każdej i wypij 1 rano, a 2 w nocy. Czy znałeś wcześniej ten przepis? A może zdarzyło Ci się pić sok z ziemniaka? Jak smakuje? Opowiedz wrażenia, a ci, którzy jeszcze nigdy go nie wypróbowali, zachęcamy do przyrządzenia i podzielenia.